pięknie. O, proszę bardzo. Witam, nazywam się Rafał Łogiszyniec. Jestem wolontariuszem z Gdyni. Przyjechałem pomagać na Ukrainę. Najpierw na Brzuchowicach, na magazynach pracowaliśmy przy pomocy i rozkładaniu towarów, które jechały na wschód Ukrainy do Kijowa, Charkowa, Zaporoża, Mikołajowa i wszelakich różnych innych miejsc. Dostarczaliśmy wodę, produkty żywnościowe, a w tym momencie staramy się w miarę szybko zorganizować jakieś bazę noclegową dla przynajmniej małej grupy uchodźców. Choć na namiotach zmieści się więcej. Tutaj jest Witalik z Zaporoża, Wiktor z Chersonia, który jest obecnie pod okupacją. W środku pracuje główny majster, jak ja to nazywam, choć tak nie jest, ale Kazimierz. Ile tutaj już pracuje, 3 dni? My tutaj? Tak. No już miesiąc. Na to jeszcze pójdzie folia i tak samo płyty USB. No pięknie. I na to potem regipsy, szpachle, okna. Tak. Tu jest na końcówce wykończenia jeden z dwóch pokoi. Tu będą łazienki. Czyli ten pokój już jest prawie do końca. No brakuje paneli jeszcze. No. No tutaj czekają na dzieciaków. Szaleć będą. Tak, tu jest już dom wykończony. Taki letni domek już gotowy. Na swoich gości czeka. Tak to wygląda, tu nawet już światło można włączyć. Tutaj mamy stół tenisowy, piękne rzeczy, no to już. Tak.